pierwsze co chyba pomyśleliśmy, że nareszcie. Nareszcie będziemy mogli poświęcić więcej czasu dla dzieci, ponieważ nie ukrywajmy, ale ta zbiórka wiele też nas kosztowała. No nie tylko nas, bo to był sztab ludzi, który nad tym pracował. Była masa osób, które dały rzeczy na licytację, które licytowały, więc to jest ogrom pracy, ogrom wysiłku ze strony wielu, wielu osób. Najważniejsze jest to, że to się dobiegło końca w ogóle i że udało się przez 5 miesięcy to wszystko doprowadzić do końca i że było tyle ludzi, którzy włączyli się w to wszystko i że chciało się narodowi polskiemu i chce się jednoczyć w takich sytuacjach i w takich celach. Ja generalnie gadam, ale to moja małżonka jest tutaj motorem, przynajmniej z mojej strony tego wszystkiego i tutaj zaangażowała się. Właściwie to nie wiem w którym momencie i jak to się stało, natomiast zaangażowała się gdzieś tam. Zaczęło się od zbiórki kasztanów, tak? No a potem były różne inne rzeczy. No były nakrętki były, była makulatura, były ulotki, tak? Zaczęło się od ulotek, udało się nam tam dogadać z jakimiś wydawnictwami i te ulotki wrzucać do gazet, do czasopism. Niektórzy się zgodzili, niektórzy się nie zgodzili. To też jest ciekawe, no mieli prawo do tego. Niektórzy chcieli za wrzucenie ulotek charytatywnie o chorym Michasiu jakieś rabaty cenowe również za druk, tacy też byli. No ale to tak to już jest. Natomiast najważniejsze, że już koniec, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Moja małżonka tutaj też wiele czasu poświęciła. Ja czasem byłem zły też na nią, więc ale to chyba wszyscy jakieś mieli takie momenty gorsze, lepsze. Tutaj rodzice najwięcej przeszli i najwięcej nie mogą powiedzieć. Mama z tatą, który się gdzieś ulotnił aktualnie. Natomiast zdaję sobie sprawę pewnie nie do końca, że to niełatwe w ogóle i nie było łatwe i nie jest łatwe. No, ale najważniejsze chyba, że już jest bliżej niż dalej, tak? Że to się zaraz wszystko uspokoi, wyciszy i będzie happy end tego wszystkiego. A jak wyglądał może do tej pory taki standardowy dzień w waszym życiu, w waszej rodzinie? Ojejku. Nie dało się przewidzieć niczego. Poza tym, że miałam rehabilitację i musiałam na nią wyjechać, bądź jeżeli byłam w domu, to ten dzień był nie do przewidzenia. Po prostu ćwiczenia fizyczne trzeba z Miśkiem codziennie wykonywać. Ale było tak, że czasami człowiek, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że dzwoniła do mnie Ewa, pytała się, no co robisz, czy jesteś w domu? Mówię, tak jestem, wpadaj, sama jestem. A za pół godziny była cała masa ludzi, gdzie nie sposób było nawet ogarnąć tego wszystkiego. Czasami bywały nawet takie sytuacje, że ja nie miałam szklanek, żeby zrobić kawę, prawda? Zmywarka nie nadążała. Po prostu bardzo, bardzo wiele osób chciało poznać Misia, bardzo wiele osób pomagało Misiowi i nam w całej tej sytuacji. I zawsze każdego z chęcią mile przyjęliśmy, ugościliśmy jak tylko mogliśmy. Staraliśmy się z każdym zamienić kilka słów. Podczas tej zbiórki zawarliśmy wiele znajomości. Wiem, że niektóre na pewno zostaną na lata. Tak jak tutaj Jola z Łukaszem. Przywieźli makulaturę raz, powiedzmy drugi raz. No wiadomo, jak są dzieci, a jest taki mróz, no to wiadomo, że no nie można dzieci mrozić. Nie? Chodźcie do środka, wejdźcie, więc i tak zostało. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy w Czyżewie i pamiętam wtedy łzy w Pani oczach, jak to wydawało się te 9 milionów jako suma niemożliwa do uzbierania. Jak to się zmieniało w trakcie tej zbiórki, jak te miliony napływały, kiedy może nadeszła ta wiara w Pani sercu, że to się jednak uda. To znaczy wierzyć chyba wierzyliśmy cały czas, od samego początku. Natomiast pamiętam tą sytuację, jak rozmawiałam z Panią, te łzy, to były pierwsze 15 tysięcy, które było zebrane na zbiórce, które były zebrane na jakimś po prostu wydarzeniu na rzecz Michasia.
każde kolejne tak samo przeżywałam. Czy był to piknik w Klukowie, czy był to piknik u nas w Nurze lokalnie, czy w Ciechanowcu. Każda kwota była dla nas ogromnym zaskoczeniem, a tak samo ogromną wdzięcznością, którą po prostu chcielibyśmy podziękować. To cały czas byśmy słali podziękowania, prawda? To jest coś niesamowitego. W pewnym momencie faktycznie było tak, że my nie zdążyliśmy tego wszystkiego śledzić, ponieważ na grupie widać tylko było, że tutaj wpłata z takiej, taka firma darowiznę przekazuje, czy tutaj z licytacji wpadła taka kwota i później już ten licznik zaczął się kręcić. Myślę, że po wystąpieniu w telewizji, czy Sprawa dla Reportera, czy TVN24, czy samo to, że byliśmy w wielu portalach społecznościowych udostępniani, że było pisane w gazetach i to też na pewno wiele dało i miało ogromny odzew, jeżeli chodzi o tą właśnie naszą zbiórkę. Pomoc zaczęła się od kasztanów, intensywne zbieranie z licznymi zakwasami wręcz. Przy kasztanach poznałam kilka osób, które już były zaangażowane w zbiórkę. No i tak od słowa do słowa, potem właśnie akcja z ulotkami, tutaj dziewczyny z Radzymina też sporo się zaangażowały. I jakieś spotkania, rozmowy, nakręcanie się takie samoistne, tak, że ktoś ma jakiś pomysł, zaczniemy go wdrażać i coś z niego wyjdzie. Skończyło się tutaj na właśnie pikniku, który robiliśmy też, takim kiermaszu świątecznym. Zaangażowały się i Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka nas też wspomagała miejscowa. No więc tak jakoś pomału, małymi kwotami i dotarliśmy do tego dnia, kiedy już jest 100% na zielonym pasku, o którym tak wszyscy mówiliśmy długo i czekaliśmy na ten 100%, tak? Więc mamy już 100%. Wiedzieliśmy, powiedzmy, o zbiórce w 2-3 kościołach, a później jak się następnego dnia okazało, że była zbiórka gdzieś w Warszawie, gdzieś w ogóle, gdzieś dalej, co my nawet nie mieliśmy o tym pojęcia i w ogóle to jest ogromne zaskoczenie, że z tak dalekich odległości, z takich odległych miast, miejscowości ludzie odzywali się do nas i powiedzieli, że chcą ulotki, że chcą nam pomóc, że Gosia Hołowicz, co tutaj była, ona pracowała po prostu w drukarni. Jej szef po prostu wydrukował nam dużą ilość ulotek i te ulotki zostały rozesłane po całej Polsce. One były wkładane do niektórych gazet, które były w tej drukarni akurat drukowane. I to takie fajne, jak powiedzmy, przysyła koleżanka zdjęcie, że słuchaj, u nas w pracy jest Michaś. No sobie się, no jest Michaś, to jest okej, nie? A jej chodziło po prostu, że dostali razem z wiadomościami, z gazetami jakieś jego ulotki. Także to tak, jak to się wszystko rozniosło, w jakim tempie i dzięki pomocy ile osób to jest, no mówię, nie do opisania. My w dniu dzisiejszym to jeszcze chyba emocje nam nie ochłonęły, a tego jest tyle. Chciałoby się podziękować każdemu, każdej osobie, która dołożyła swoich starań, zaangażowanie i poświęciła swój czas. Mnóstwo ludzi podchodzi do tego, że w ten sposób, że kwota jest gigantyczna i to się nie uda. No więc jak się nie uda, to nie ma sensu w ogóle nic robić, tak? No bo jak ktoś ma 50 nakrętek, no to co z tych 50 nakrętek? A tu się okazuje, że tu 50, tam 50 i 4 tiry, tak? Nakrętek. Makulatura też dużo ludzi przywoziło i w końcu ile kontenerów było? No 100 ton było, ponad 100 ton makulatury. Więc no w kupie siła, że tak powiem, bo masa ludzi, która się zaangażowała i o to chodzi tak naprawdę. No szkoda tylko, że to musimy my robić, a nie nasze wspaniałe państwo, no ale dobrze, że się udaje, że ludzie się jakoś potrafią w to wkręcić, w co ja szczerze powiedziawszy nie wierzyłem za bardzo, nie miałem okazji wcześniej gdzieś tak blisko być tego wszystkiego, więc nie bardzo zdawałem sobie sprawę, że tak to działa, no, ale na szczęście działa, no także oby tak dalej. Jakie teraz są następne kroki? Jak będzie wyglądało teraz leczenie Michasia? Bo na pewno poza podaniem leku, poza podaniem terapii będzie też dalej kontynuowana rehabilitacja.
Tak, no Michaś dotychczas to jest rehabilitowany właściwie każdego dnia, bo ponieważ terapeuta manualny przyjeżdża 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu mamy terapię metodą Boba, teraz Wojtą, gdzie musimy dojeżdżać do Bielska, więc rehabilitacje będą nadal. W tej chwili czekamy na termin, kiedy będziemy mogli pojechać do Lublina na konsultacje z panią doktor. Więc najpierw będą konsultacje, badania i później już podanie leku. Teraz czekamy na kolejną rundę walki Michasia z SMA, no bo wiadomo, że jednak po podaniu leku cały czas będzie wymagał intensywnej rehabilitacji. No i tutaj, tak jak już wcześniej pisałam, no postaramy się cały czas pomagać Michasiowi, żeby tutaj udało się szybko go wyrehabilitować, żeby miał potrzebny sprzęt bez większych problemów. Wszyscy byli tutaj przychylni, jednak lokalnie. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim naszym znajomym, sąsiadom i rodzinie za to, że nas wspierali w tym momencie, w tych czasach i w tym trudnym dla nas okresie. I byli dla nas taką opoką. To były takie osoby, które dodawały nam wiary w pomyślność całego tego wydarzenia, całej tej zbiórki.